Siemano, tutaj Bartek z TryHack Me i mamy tutaj Year of the Pig, czyli rok świni. No jest to boksik trochę starszawy, stworzony przez jednego z adminów TryHack Me, poziom hard. Dwie flagi, trzy flagi, przepraszam, trzy flagi, flaga 1, flaga 2 i flaga root. Przedłużamy i idziemy do maszyny. Dwa porty otwarte, 22,80. Następnie mamy 0 portów UDP. No i Content Discovery pokazało nam ukryty katalog admin. Same defaultowe, no to nie są defaultowe CSS-y. Same defaultowe rzeczy. No i parę rzeczy w admin, które przekierowują na login.php. Także idziemy na stronę główną. W burpie ładuje nam się to wszystko. I po wejściu na stronę jakieś tam teksty są ciekawe. Marko. All about plants. OK. Idziemy na slash admin. I w slash admin mamy panel logowania. Tutaj nam się ładuje biblioteka MD5. Z tego co wiem, to jest defaultowa biblioteka. No, w pracy miałem dosłownie takie samo coś ostatnio i się bardzo zdziwiłem, ale już wiem, że to jest defaultowe. I slash admin login PHP przy okazji nam się ładuje. Gdzie tu mamy zobfuskowane coś? API login, method credentials, header. Chyba to nie jest zobfuskowane. Zobaczmy, co się dzieje. Admin. Admin. I correct username or password. O. O, pamiętaj, że hasło powinno być zgadywalnym słowem, dobrze mówię? Zapada tak, słowo, po którym następują dwie cyfry i znak specjalny. Okej, okay. Czyli w haszkacie to by było coś, dwie cyfry i znak specjalny, czyli coś takiego. Okej, okay. Takie słowo wygląda jakby tutaj miało być takie słowo, także stąd to weźmiemy. Także bierzemy cewla, minus d, 0, minus word list, out txt, no i nasze, a dajmy minus d, 1, 1 dajmy mu. Okej. Okay. No to teraz sobie tylko dodamy na końcu 2T, a to nam pomoże GPT. Zobaczymy, co nam tutaj da. Może tak będzie lepiej mu powiedzieć? Cyfry dokładnie, wszystkie znaki specjalne. Mam wrażenie, że to będzie duża lista. Także nano generator. O, to jakiś generator cyfry mam zapisany. Python trzeci generator. No i zobaczmy. Ojejku. Każdy dodatkowy warunek.
Tak zrobimy. Jeszcze tego cebla jeszcze raz puścimy w takim razie. Okej. I zobaczmy sobie nasz skrypcik. Pyk. Kurde, co on głupi jest? Ja jestem głupi może w tym wypadku. GPT był mądrzejszy ode mnie. Sobie nie dałem Enter. Jakby ktoś chciał cały skrypcik, to mówię od razu. Pokażemy tutaj wszystko. Cały jest? Tak, jest cały. Tamtąd dam, wystarczy wam. O, teraz trochę dłużej to trwa. Ok, tu się coś zepsuło z tego względu, że tam był ten duży plik. Ten, nie ten, który chciałem. I do, teraz mamy to wszystko, tylko zobaczmy, ile to jeszcze ma. 467 tysięcy. A jak dam cebla minus d 0? No trudno, no co ja mogę? Puśćmy sobie to tutaj. API log. Ja nie mogę. No istnieje takie coś, czy nie istnieje? Payload processing. Encode. O kurczę. To znowu GPT. Chciałbym wykonać zapytanie do serwera. Kilka tak długa do jaka to była odpowiedź? Ja to napiszę i zaraz wrócę. No bo wiecie co, mogę inaczej. Bo to jest pewnie admin, to jest pewnie MD5, tak? Ja to mogę zrobić inaczej jeszcze. Tylko się upewnię, że to jest MD5. Hashes.com. Stuprocentowo jest to MD5. I zróbmy tak. Posiadam. Okej. Bierzemy. Zapisz. Ok, no i teraz count out hashes db copy. No i dobra, wrócimy tutaj. W to miejsce dajemy paste'a. No cóż, za duża lista, także runtime file. To jest THM i to się nazywa year of the pig out hashes.
Dlaczego jest 900 tysięcy? Nie rozumiem. Źle policzył? No ale dobra, tutaj prawdopodobnie będzie inny lęw. Może większy? No to ja do was wrócę za, nie wiem, pół miliona requestów, to chwilę może potrwać. Dobra, jak widzicie na zegarek minęły chyba z 2 godziny. No i przy okazji zmieniłem użytkownika na Marko, bo tutaj widzicie Marko blog. Niestety po 380 tysiącach requestów nadal się nic nie stało. Mam zapisanego tego admina cały czas. Moja teoria jest taka, że zrobiłem coś źle. I nie wiem, kurczę, o co do końca chodzi. Ale mam też taką teorię, że liczbą, którą będziemy potrzebować, jest 21, ponieważ mówi, że tutaj jest jego tam ulubiony samolot, coś tam S21. Znak specjalny nie wiem, jaki jest, dlatego damy wszystkie, ale zmiana liczby, no wiecie, ze 100 liczby do jednej sprawi, że tego będzie znacznie mniej, dlatego zbuduję taką listę jeszcze raz i do was wrócę. Dobra, teraz mamy to. I tak dla porównania. Nie wiem, ile tam było, bo zepsułem. Mamy tutaj tylko 5000. Także teraz możemy przetestować znacznie większą ilość kombinacji. W sensie. A dajmy to do repeatera. Teraz do intrudera. Dajmy tego, wklejmy naszą listę. Teraz możemy nawet dać grep extract. 5000 to będziesz w chwilkę. Mam nadzieję, że się tym razem uda, bo trochę tych podejść jest. Ja chciałem iść spać chociaż z tymi danymi już uwierzytelniającymi. Weź mi tego nie rób. No zaloguj się, user. A. Marko. Taki szczegół, że chciałem jeszcze Marko, ale to już od razu stwierdziliśmy admina, chociaż tyle dobrego. Jesteś intruder 5. No i wiemy, że to nie jest to. Także teraz tutaj. No i jakby w tym moim powinno nie być te, w tym prawidłowym powinno nie być tego słowa. Także czekamy i niedługo wracam. No i znowu, bo ja już miałem 2 godziny, zapomniałem, że miałem to zhaszować MD5, także znowu zaraz wracam. Dobra, już puściłem to. Skrypt, którego użyłem, wygląda podobnie do poprzedniego, czyli wygląda tak. Jak ktoś chce, myślę, że wystarczy. No i teraz szukamy tej linii, która nie posiada tego. Przy okazji wrócimy do burpa. Zaraz załamie, jak to się nie znajdzie naprawdę. Wrócimy do burpa i damy sobie tego admina, chociaż zresztą Marko mógłby być. Ja nie mogę, masakra. Masakra. Powiem szczerze, jestem zaskoczony, że admin też nie wszedł. Także nie wiem, chwilę pomyślę i zobaczę, co mi tam spróbuje wyjść. Dobra, chwilę pomyślałem i mam taką teorię, że to wzięło te wszystkie słowa i tak dalej. Ale to ma być ultra proste hasło, więc na przykład może być słowo w stylu what, ale z małej litery,
bo ultra proste hasła mają to do siebie, że są właśnie z małych liter. Także jak mamy tego testa 2, ja to zrobię wszystko jeszcze raz i niedługo wracam. Jakby ktoś się zastanawiał, nie będę się tu mocno wysilać, tylko użyję sobie prostego tutaj CyberChefa. No i niedługo wracam. No i przeszedłem przez ten sam proces. Czyli ten plik ma teraz małe litery. Te. O, to są zhaszowane. No, generalnie musicie mi zaufać, że zrobiłem to tak jak samo. To można wyłączyć. Spróbujmy tutaj. Mi się myli, co ja klikam w ogóle. Mi się wydaje, czy się udało? Nie, wydawało mi się, to był błąd odpowiedzi serwera. No kurczę, trochę czasu zmarnowałem, ale nie mam zamiaru tego wycinać, żeby nie było, że zrobiłem to od razu. Ale masakra. O co chodzi z tym zadaniem? Mamy admina jeszcze tego Marko. Jak Marko, dobrze? Marko. Jak Marko nie wejdzie, to szczerze. Nie wiem, chyba zrobię sobie przerwę od tego. O kurwa. Przepraszam. Mamy to. Dobra, ja to zapisuję sobie jako valid session txt. I idę spać. Wy to. Wy zobaczycie to za sekundę. Okej, okay, wróciliśmy. Na dole widać godzinę, jakby ktoś był ciekawy, i datę, że jest inna. Tu mamy nasze valid session. Teraz patrzymy sobie, co ten hash znaczy. Jak na haszyską go nie będzie, no to wtedy po prostu sobie sam to zbrutforsuję. Na haszyską jest. Savolia 21. Także bierzemy naszą maszynę, nasze IP. I to było na login, tak? Nie, gdzie to było? Admin. Tak, to było na admin. No i teraz Marko. I to hasło. No i działa. W końcu mamy welcome Marko. Nano web creds. Pierwsze, co chcemy zobaczyć, tak w moim odczuciu. Czy te same kreacje nie reużyły się do SSH? O! To jestem trochę zadziwiony, bo myślałem, że się nie użyły. Okej. Okay. Mamy jakieś commands. Tutaj mamy jakiś command execution. Generalnie wwwdata. Także tu jesteśmy od razu jakby level wyżej. Więc no, duży plus, że tak powiem. Nie trzeba ten. Nie trzeba się bawić w parę rzeczy, innych rzeczy. Jeszcze mamy użytkownika Curtis, który ma flagę drugą, ale nie możemy przeczytać, ale możemy wejść do folderu. To oznacza, że prawdopodobnie musimy. No, przejąć tego usera, nie? Pierwsze, co to bym zobaczył, to poszedłbym jeszcze do tego var www. O! O, proszę, jednak nie takie useless, czyli mamy do jakieś coś admin db, okej. Okay. Zobaczmy sobie cat var www invalid comment? What? OK. Może, nie wiem, more. A, może tu nie ma spacji. Dolar IFS. OK, ciekawe. Dziwne rzeczy.
Ale to okej, okay. Będziemy musieli przyjść na www.data, żeby tego admin DB przeczytać w jakiś sposób. Add user, jeszcze zobaczymy sobie. Delete user, reset password. O, może to jest powiązane jakoś. Zobaczmy Curtis i dajmy mu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Password reset. Ja to hasło ustawiłem. Takie. Także zobaczmy SU Curtis. Nie działa. A teraz moja teoria, zobaczmy. Jak się tu zalogowaliśmy i damy commands, to jesteśmy nadal www.data. Ok, czyli to nie jest to. Czyli to nie jest to, co byśmy chcieli tutaj. Dobra, my musimy w jakiś sposób być www.data. Już wiem jak. Już wiem jak. Przejdźmy sobie do var www.html i zobaczmy, czy mamy tutaj write'a. Mamy. Jak mamy tutaj write'a, to wystarczy zrobić tak. To wystarczy zrobić tak. Copy user share word list user share web shells PHP reverse shell. Skopiujemy sobie to. Dobra. Usuwamy sobie te linie. Oj, nie mam skopiowanego. Teraz tutaj możemy ustawić netcata. A tutaj Pythonowy serwer. No i tak, weźmy sobie wget. No i to jest w lokalizacji root, także teraz tutaj powinniśmy mieć. Mojego shella i jesteśmy tutaj www.data, przy okazji grupa web developers, której nie zauważyłem wtedy. Przechodzimy do var www i możemy sobie ten plik teraz przeczytać. Także teraz tutaj stawiamy serwer Pythonowy. Serwer 999 i dajemy ampersand na końcu. Nie wiem, czy serwer wystartował. Wget IP maszyny 9999 admin db wystartował. PSAUX grep Python i możemy sobie skilować proces ten. I teraz bierzemy SQLite3 admin db. Kropka ok, kropka tables, no i select wszystko from users. Mamy tutaj dwa hasze, co ciekawe. Zapiszemy sobie na przykład w tym miejscu, bo czemu nie? Hashes.com. No i tak, pierwszy. Drugi, trzeci, czwarty. Oczywiście, jak ich nie będzie, możemy je próbować złamać, ponieważ jest to MD5. To są te hasła, które ja ustawiłem. A czym są te hasła, to pewien nie jestem w tym momencie. Także ciężko mi to powiedzieć. Teraz mam taki pomysł, że ja to hasło zmieniłem, prawda? Ale. Tu widzicie, na pliku został updateowany
Niedawno w sumie ten też. Mam wrażenie, że ja teraz zmieniłem to zadanie. Znaczy zepsułem. Dlatego. Hasło znowu zostało zmienione. Dobra, zobaczmy. Ponownie. Teraz. Wiecie, wydaje mi się, że to po prostu zepsułem. No i co ja mogę, ja? Zobaczmy SQLite. No i znowu dajmy to select wszystko from users. I teraz Curtis ma to samo hasło. Nie jestem pewien, czy to dobrze myślę, ale wydaje mi się, że powinienem zresetować maszynę. Bo możliwe, że w tym miejscu zepsułem to, resetując hasło temu userowi. Dlatego zaraz wracam. W ogóle ciekawa rzecz, próbuję się połączyć do maszyny teraz i jest zabezpieczenie przed jakimś man in the middle, bla 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 bla, więc. Bo zresetowałem maszynę, ja? Także. No cóż, trudno. Resetujemy. Prawdopodobnie to by się kiedyś pojawiło ze względu na ilość maszyn, które robię. Więc. I tak, raz na jakiś czas usunę. Dobra, pobrany nowy plik admin.db z tego serwera. Także. Zobaczymy moją teorię. SQLite 3, admin.db, było tables, select, wszystko from users. Jest inny, widzicie? Jest inny hash, także zobaczmy. Tak, Donald jakiś tam, czyli użytkownik Curtis. SU Curtis. Dobra, udało się, przez chwilę zwątpiłem. Tak. Przejdźmy do home'a. Mamy flagę drugą już. Dobra, teraz nano Curtis. Ja to zapiszę, bo wiecie, ta maszyna. No, chwilę mi zajęła, także wolałbym mieć wszystko zapisane. Pierwsza podstawa, sudo minus l. O dziwo jest! Czyli mamy komendę sudo edit na wszystkim, co jest. Co się tak kończy. Ok. Zobaczmy sobie gtf obins, bo wydaje mi się, że to będzie proste. What? Sudo edit. Ok. Co to komenda może nam zrobić? Możemy sobie edytować jako users jakąś dowolną lokalizację, tak? Nie, zaraz, ta lokalizacja jest w ogóle obojętna. Tu chodzi, żeby dodać sobie usera do tego, do sudo edit, nie? Bo o to chodzi. My jesteśmy Curtis. No to dobra, dajmy takie coś. Sudo to i użyjmy dosłownie tego. Not allowed, as root. Okej. Okay. Przejdźmy do tutaj. Czyli to jest ta, tak. Var www.html, gwiazdka, gwiazdka. HTML. I tak, o, gwiazdka to będzie, nie wiem, admin. Nie, nazwijmy to mkdir. Test 1, CD test 1, mkdir test 2, CD test 2, echo A do config PHP. I teraz tak, to config PHP, czyli sudo users, to i config PHP. Co się dzieje? Halo? To ciekawe. I teraz jesteśmy w Vimie. Tylko jesteśmy w Vimie jako kto? Mi się wydaje, że wystarczy deklarować i wyjść z tego. File read.
Słuchajcie, to było Escape, dwukropek. Nadal Curtisem będziemy. Dwukropek, Q, wykrzyknik. No właśnie, tylko czemu nie możemy dać sudo? To jest dziwne. Bardzo dziwne, nawet bym powiedział. A spróbujmy usunąć ten plik. Zobaczmy teraz. What is going on here? What is going on here? My nie mamy dostępu. Curtis nie ma. Zobaczmy. Cat web Marco. Marko. To fajny box, bo jest nieliniowy i takie są naprawdę przyzwoite. Marko ma dostępy. Ok. Czyli jakbym teraz użył. Też nie. Kurczę. A ten Marko coś w tym sudo minus L miał w ogóle? Nie miał. Nie rozumiem troszkę, szczerze. Wydaje mi się, że już wiem, co trzeba zrobić. Gdzie jest ten folder? Etc. Ten. Weźmy. Spróbujmy zrobić tak. Jako Marko ln minus s to do tego. I zobaczmy teraz. Kurde. Myślałem, że tak będziemy mogli to edytować, ale. A. Jesteśmy w tym Vimie. No dobra. Zobaczmy, czy się uda. Wątpię, ale zobaczmy. Teraz dajmy. Jesteśmy Curtis. A, insert. Curtis. No i teraz tak. Teraz escape. Dwukropek QW wykrzyknik. Dwukropek W. Dwukropek Q wykrzyknik. Nie wiem, czy tutaj nie ma błędu składni, ale zobaczmy. Nie, udało się. What the? Ale bez sensu to jest. Czemu ja mogę użyć tej komendy bez sudo? Jakoś kurczę, coś tu mi nie gra, ale okej. Okay. Jesteśmy tym rootem, przechodzimy sobie do roota. No i tyle. Dobra, maszyna ukończona. Ja jeszcze zaraz flagi wkleję. I zrobię jedną ważną rzecz. Dam tutaj, o, łapkę w górę, bo kurczę, solidna maszyna. Naprawdę, naprawdę solidna. Sprawia mi dużo problemów. Także tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Na razie.